Halo, halo. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Pomidorowy Sensei. Chciałbym was dzisiaj zaprosić na kolejny odcinek lub kolejną sesję Zagrajmy w Gex na PlayStation 1. Poprzednim razem robiliśmy dosyć energiczną dżunglę, gdzie walczyliśmy z coś a la smokiem, takim bardziej podwodnym, który spierdzielił się na sam dół, dlatego że Donkey Kong zaczął uderzać pięściami o podłogę i kamienie spadły i go przygniotły. Dodatkowo dosyć całkiem szybko nam poszło, dlatego że był dosyć to krótki świat. W dzisiejszym odcinku lub sesji zabieramy się za świat Kung Fu Ville, czyli jest to świat, który paroduje tematykę Azji, taką orientalną. Będziemy mogli tutaj zmierzyć się z produkcjami Bruce'a Lee, Kung Fu i inne tego typu rzeczy. Naprawdę jest tutaj dużo nawiązań i nawet Gex będzie tutaj dużo sformułowań mówił z filmu Kung Fu z 1972 roku Davida Carradinera, czy jakoś tak. Tak więc tyle od siebie mogę powiedzieć. Ten oto jakże pozytywny sposób rozpoczynamy sobie pierwszy poziom w tym oto świecie. Trzeba było tak na spokojnie sobie rozpocząć, moi drodzy. Dobra, lecimy z koksem, nie ma to tamto, moi drodzy. Ciekawostka do świata Kung Fu Ville. Prawdopodobnie ten świat miał być światem numer 6, a nie 4, gdyż w danach gry jest on podpisany jako Main Map 6. Czyli przed tym światem miał być jeszcze inny świat, bo lokacja The Doom nazwana jest jako Mind Map 7. Sumo City! Jechana z koksem, kurczę pieczone. Dobra, już się powtarzasz, Michał, tak więc leć z koksem lepiej już. Why yes, I'm here to pick up my laundry. jedziemy, kurczę pieczone. Powiem wam szczerze, że cieszę się nawet, że robimy ten świat. Ogólnie jest to całkiem okej, fajny. Przyjemny, taki uspokajający świat, można by powiedzieć, chociaż to jest też świat pełen akcji, no bo jednak tutaj nie będziemy mogli narzekać na nudę. Zresztą jak widzicie, mamy tutaj takich zapaśników sumo jako przeciwników oraz tych Raidenów, którzy będą nas również atakowali. Tak więc radzę uważać. Wiecie, na początku jak grałem w ogóle w tę gierkę i doszedłem do tego świata, to miałem dziwne wrażenie, że ten świat będzie miał jakiś taki, wiecie, bardzo spokojny klimat z takim mega spokojnym soundtrackiem. A się okazuje, że kurczę, początek tego soundtracku faktycznie jest taki mega spokojny, ale potem jak się rozkręci, to już leci po bandzie soundtrack, no nie? Ale tło mi się mega podoba, podoba mi się również właśnie udźwiękowienie i grafika jest bardzo też niczego sobie, tak więc kolejny świat, który oceniam bardzo pozytywnie. Pod względem moich wspomnień, cóż, muszę przyznać, że miałem problemy z tym światem w 2014 roku, jak i kiedyś za dzieciaka. Tutaj to w zasadzie chyba nawet utknąłem, ale później tata mi pomógł, kurczę pieczone, przejść ten świat. No tak więc jeszcze raz, tata mi pomógł, kurczę pieczone, przejść ten świat, ponieważ się jakoś dziwnie zakręciłem i zaciąłem swoją drogą. I brakuje nam już tylko 14 żyć, byśmy mieli równą stówkę. Albo po prostu 99, no bo wiadomo, równo stówki to nie będziemy mieli, ale przynajmniej te 99 będziemy mieć. I tutaj radzę też uważać na wodę, dlatego że woda jest taka zielonkawa, co za tym idzie, jest też naelektryzowana. Na początku myślałem, że to tylko taka, wiecie, woda z galaretą, ale się okazało potem, że jednak to ta woda jest naelektryzowana, więc radzę po prostu uważać w nadzwyczajnym świecie. I tutaj, kurczę pieczone, momentami czuję się, jakbym grał w Uncharted 2, tylko że w Gexie. Ja wiem, trochę może takie z dupy porównanie, ale w Uncharted 2 też był świat, który... Znaczy świat, Boże. Kontynent, który też się zwiedzało i był właśnie w takich azjatyckich klimatach. I'm hungry, dammit! Geronimo! 87. Bardzo ładny wynik. Spadliśmy sobie tutaj na dół i teraz będziemy musieli iść górą, co nie? Dokładnie tak. Fire in the hole! Sweet, that candy.
Crackerland. Uwaga, uwaga. VHS-a mamy, elegancko. Będziemy mogli sobie zapisać. Higher, higher, lower. I o co tutaj chodzi? Bo nie rozumiem. Number one, raise you. A przynajmniej nie pamiętam, o co z tym chodziło, że dlaczego tutaj musieliśmy sobie teraz odblokować sekt. A, dobra, bo tutaj chyba tego nie było. Okej, okay, to ma sens. To ma sens w tym momencie. Albo jakby to Jim powiedział, to ma sens. A, i tutaj na dół możemy zejść. A ja myślałem, że tutaj na dole przepaść jest. Kurczę, widzicie, słabo coś zapamiętałem ten świat. Nie jest dobrze, moi drodzy, jest tragicznie. O, i żyćko mamy. Bardzo dobrze. Mamy ile raz? 2, 3, 4, 5, 6. 6? 6 łapek, czyli mamy 6 punktów zdrowia. Okej, okay. Ładnie nam poszedł ten pierwszy poziom, całkiem szybko. Obi-Wan has taught you well. Ej, to jest ten tekst, który Gex również używa w wersji europejskiej Gexa dwójki. Tylko że on tylko i wyłącznie w Gexie dwójce w wersji europejskiej używa ten tekst, dlatego że nie wiem, czy wiecie, ale jeżeli chodzi o Gexa jedynkę, to w wersji amerykańskiej i europejskiej poddaje Gexowi ten sam aktor. Natomiast od Gexa dwójki wszedł jakiś taki dziwny trend, że w wersji europejskiej Gex ma zupełnie innego voice aktora, innego ma w wersji amerykańskiej. W amerykańskiej ma tego samego, co w tej części, a w europejskiej podkłada mu koleś, który no wiekowo jest blisko 60 albo 70. Natomiast w Gexie trójce, jeżeli chodzi o amerykańską wersję, to podkłada również ten aktor z tej części i z Gexa dwójki. Oczywiście amerykańskiej. Natomiast w europejskiej wersji Gexa trójki to podkłada mu koleś, który przedawkował papierosy, tak więc no można by powiedzieć, że dosyć grubo. Taka ciekawa sprawa, jeżeli chodzi o voice aktorów Gexa. No i otwieramy sobie teraz następny poziom. I to będzie poziom o nazwie Fishbait. A, czyli będziemy baitować ryby. Pranki na rybie, no kto by pomyślał. My name is Kane. I seek water. Okej, okay, dobra. Zaczynamy sobie również w takim fajnym stylu poziom. Tym razem nie zwiedzamy już jakby, można by powiedzieć, murów chińskich i tak dalej, tylko teraz jesteśmy w środku jakiegoś budynku. Okej, okay, teraz z tego co ja pamiętam, o ile dobrze pamiętam, mogę się oczywiście mylić, to tutaj naszymi przeciwnikami będą właśnie piranie oraz węgorze. I trzeba będzie na węgorze uważać, dlatego że węgorze działają tak samo jak w Crashu Bandicoocie i w innych grach, czyli po prostu będziesz sobie pływał i węgorz może cię kopnąć prądem, przez co stracisz życie, jak ja. Troszeczkę przyznam, że się przestraszyłem tego węgorza. Dobra, jesteśmy na miejscu zbrodni. Tu ostatni raz padłem. Trzeba uważać na, kurde, piranie, bo piranie tutaj też przecież pływają. Na razie sobie utrzymujemy 4 punkty zdrowia, znaczy teraz 3. Ale były 3 punkty zdrowia, 4. No teraz mamy 2 punkty zdrowia. O, checkpoint, checkpoint. Bardzo szybko nam się pojawił tutaj ten checkpoint. Ale nie narzekam. Mogło być gorzej. Mogliśmy równie dobrze w ogóle nie mieć checkpointa i znowu zaczynać od początku. Ten soundtrack jest piękny, ten soundtrack jest, kurczę, piękny, no nie wiem, co ja tu mogę więcej powiedzieć. Dlatego ja tak cicho teraz przez chwilę byłem, no nie?
i tak możemy pocisnąć węgorze. Ej, fajnie! No to już nie było do końca fajne, ponieważ tutaj nie ogarnąłem petardy za bardzo. Wiecie co w mojej opinii byłoby bardzo słabe, jeżeli chodzi o Gexa 1? Gdyby Gex działał na zasadach Sonika 1 i ogólnie klasycznych Soników, gdzie wiecie, Sonic sobie pływał pod wodą i było odliczanie, żeby kurde... No musiał nabrać powietrza, no nie wiecie o co chodzi. To by było dosyć słabe, gdyby coś takiego było w Gexie 1. Kurde, dlaczego? Dlaczego ja? O, jeszcze tutaj ośmiornica była. Jakby tego było mało, jakby kurde już tutaj mało było przeciwników, to już musieli jeszcze kurde ośmiornicę dodać jako dodatkowego przeciwnika. No pewnie, czemu nie? Ale teraz trzeba będzie odnaleźć w tym kurde labiryncie tego, pilot. Pamiętam, że za dzieciaka akurat z tym poziomem miałem problem, bo to jest właśnie teraz taki labirynt, gdzie trzeba będzie tutaj no sprawdzić różne ścieżki, więc może nam to trochę czasu zająć. Miejmy nadzieję, że nie. Aczkolwiek jak widać udało mi się tutaj w miarę szybko ogarnąć ze właściwą ścieżką. I sobie zdobyliśmy już pilot do następnego poziomu. I tu jakieś power-upy sobie co jedynie weźmiemy. Aha. Super. Pierdolone ryby. Dobra, moi drodzy, jestem z powrotem. Spierdzielamy. A! Zielone, porazi mnie prądem. O, udało się, przeżyłem. Elegancko. Dobra, nic tutaj nie ma, żadnych sekretów nie ma? Nie ma! Możemy kończyć poziom. Masakra, kurde, przed końcem poziomu ginąłem cały czas. I suppose you know it's Be Kind to Geckos Month. Ja pierniczę, ale powiem wam naprawdę, to jest momentami masakra, no nie? Ale dobrze, że się udało. Cieszę się, że się udało teraz nam przejść ten poziom. Z tego co pamiętam, ten poziom miał właśnie, znaczy ten poziom, ten świat miał 3 poziomy dostępne dla nas i później bossik jest. Tak więc to będzie ostatni poziom platformowy przed bossem. Tak więc zobaczmy, co teraz będzie na nas czekało. Chop chop. Chop chop. Dobra, okej, chop chop na nas czeka. Why yes, I'm here to pick up my lunch. O, to jest właśnie ten poziom, kurczę pieczone. To jest jeden z najgorszych poziomów, jeżeli chodzi o ten świat. Pamiętam, jak ja, kurde, naprułem się dosłownie... Aj, szkoda słów, powiem wam szczerze. Szkoda naprawdę słów. W Let's Play z 2014 roku pamiętam, że miałem z tym poziomem ogromny problem. Za dzieciaka również mi ten poziom napsuł trochę krwi. Ale... Teraz mam nadzieję, że pójdzie nam o wiele lepiej, bo jesteśmy chyba lepiej przygotowani. Przynajmniej tak mi się wydaje. Mogę się mylić. Oczywiście, że tak. O, przy okazji tutaj checkpoint jest. No to już będę przynajmniej odtąd zaczynał, a nie będę musiał zaczynać od początku. Bo trochę to jest frustrujące, kiedy cały czas zaczynasz od początku. Nie będę tego ukrywał. Start! Aha. To nieźle, żem zleciał w dół. Sorki, że ja się tak teraz nie odzywam, ale przyznam, że troszeczkę skupienie weszło na pełnej.
O, 90 życie. Patrzcie, jak sobie szybko nadrobiliśmy. Bardzo dobrze. Tam jest aparat. Zdjęcie proszę mi cykać. Dziękuję. Będzie do... Dobra, chciałem coś głupiego powiedzieć, ale... Ale się powstrzymałem. Dobra, lecimy z koksem. Chciałem powiedzieć... Dobra, nie będę tego... Dobra, nieważne, idźmy dalej z koksem. Nieważne, co ja chciałem powiedzieć. Mamy już pilocik, tak więc tyle dobrze. Dobra, zobaczmy, co tu będzie. Uuu, co to za wyrwa? Jakiś secret room, kurczę, pieczone. Trzeba naprawdę uważać, bo tu są na suficie kolca, a wolałbym nie zostać ukuty przez nie. Bo trochę byłoby słabo. W szczególności, że mamy tylko 2 punkty zdrowia. A właśnie. No właśnie o tym mówiłem przed chwilą. To, że ja to przeżyłem, to w ogóle cud jest, nie? No właśnie, to, że ja przeżyłem, to był cud. Teraz już niekoniecznie. No tu przy okazji mamy jeszcze muszki, a raczej komary, które wypadałoby zebrać, żeby tak w razie co mieć życie, no nie? A życie zawsze fajnie, fajnie się przyjmie. Zawsze mieć na zapas trochę tych żyć. Na razie rekord ustanowiliśmy, to jest 92 życia. Więc jest gitara, że tak powiem. Choć kto wie, może będzie rekord w postaci 93 życia, może 99. Wszystko jest możliwe, jak to się mówi. Okej, to tak to wygląda. Aha, i dzięki temu mamy 2 dodatkowe życia, czyli znowu mamy 92 życia. Okej, fajnie, fajnie, podoba mi się to. Teraz tylko wystarczy dojść do miejsca, gdzie ostatni raz zginąłem. Ja chyba ostatni raz tutaj zginąłem, co nie? O ile mnie pamięć nie myli. Aha, czyli ja przed exitem ginąłem cały czas. No ładnie. No ładnie, kurczę. Przed exitem ginąć. I suppose you know it's Be Kind to Geckos month. Listen to me, grasshopper. Okej, dobra. I teraz... Odpalamy sobie dodatkowy telewizorek i właśnie mamy dodatkową ścieżkę, gdzie będzie na nas czekał bosik. A tym bossem będzie Toxic Turtle, czyli toksyczny żółw. Pamiętam, jak z tym bossem miałem problemy za dzieciaka. I w Let's Play z 2014 też miałem z nim problem. Bo trzeba go w taki właśnie sposób atakować. I przy okazji uważać, żeby samemu nie oberwać za bardzo. Tak więc dawaj, żółwiku. Przybij żółwika. Well, nice to see Gamera get another gig.
Adrian! W ogóle ładna ta arena, kurczę pieczone. Naparzamy się niedaleko jakiejś świątyni, a tam w tle jakieś jachty, kurde, są. Jakieś, znaczy może nie jachty, ale bardziej takie te statki pirackie. Bardzo fajna sceneria swoją drogą. Czyżby to byłoby jakieś nawiązanie do chińskiej podróby piratów z Karaibów? I co też w mojej opinii bardzo fajne wyglądowo jest to, że ta trawa się tak rusza z tym bambusem. To jest w ogóle też moim zdaniem majstersztyk pierwsza klasa. Without that shell, you're just a naked lizard. Uwaga, uwaga. Trzeba uważać, bo on tu zaraz właśnie będzie robił takie chińskie triki. On się robi coraz większy, frajer. Dawaj, odbijaj się, odbijaj, odbijaj, odbijaj. Dokładnie tak. Zaczyna się powoli rozpadać. Ale ja zaczynam powoli ginąć. No a ten boss jest dosyć trudny, to muszę przyznać. On jest dosyć taki trudnawy i denerwujący. Ale damy radę go pokonać. Dobra, mamy 2 punkty zdrowia. On nawet nie wiem, ile jeszcze będzie miał. Ale chyba już niedużo mu zostało. Tak mi się wydaje, że to będzie zaraz ostatni atak. To było szybkie. Naprawdę, to było szybkie. No gorzej być nie mogło. Serio, tylko jedno życie? No dobra, no niech będzie już. Nie będę narzekał. Tak, pokonując teraz wszystkie 4 światy, jak widzicie, na mapie głównej ta konstrukcja okrągła się zniszczyła i tutaj mamy dojście do 5. i zarazem ostatniego fabularnie świata. Tak więc tym światem będzie... Rezopolis. No i jeszcze planeta X została. Ale postanowiłem troszeczkę zmienić co nieco reguły tego let's playa i... przejdziemy sobie 2 poziomy przed finałowym bossem w Rezopolis, a potem zabieramy się od razu za planetę X i potem za ten dodatkowy poziom w New Toonland, żeby później na samym końcu sklepać dupę Rezowi. Tak więc następna sesja lub też odcinek prawdopodobnie może być już ostatnim. O ile nie będzie jeden bonusowy lub 2 bonusowe, to następny będzie prawdopodobnie już ostatnim odcinkiem. Tak więc ja się z wami żegnam. Ja już na dzisiaj kończę nagrywanie tego Geksa. Jutro sobie prawdopodobnie gierkę skończę i zabiorę się od razu za Geksa 2. Tak więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, to zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co publikuję, łącznie z live'ami i różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na grupę na Facebooka, Discord oraz Instagram, w szczególności na Instagram, gdyż jeżeli na YouTube nie dostaniecie powiadomienia o odcinkach z Geksa i nie tylko, to na Instagramie daję powiadomienia. A grupa na Facebooku oraz na Discord jest po to, żeby się integrować. Ja was tam informuję o odcinkach i przy okazji o tym, co się u mnie dzieje i czy planuję jakiś livestream. No i ogólnie, integrujemy się, to jest najważniejsze na tych dwóch grupkach. I co chciałem jeszcze powiedzieć? Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. Tyle. To by było na tyle, dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć i do następnego razu. Adios muchachos!